Jeżeli chodzi o zakładanie warzywnika, to jedną z najważniejszych rzeczy jest wybór odpowiedniego stanowiska. Takie stanowisko powinno być odpowiednio nasłonecznione, z dobrą strukturą gleby, odpowiednio nawiezione i o dobrym odczynie pH. A teraz smutna wiadomość. Wszelkie czynności związane z wyborem i wstępnym przygotowaniem naszego spochetka ziemi powinniśmy wykonać jesienią roku poprzedzającego. Ponieważ jak widzicie, mamy już piękną wiosnę, będziemy generalnie pracować na tym, co nam właśnie wpadło w ręce. Na szczęście to, co nam właśnie wpadło w ręce, jest już wstępnie przygotowane i możemy rozpoczynać wszelkie czynności zmierzające do wysiania nasion bądź posadzenia rozsady warzyw. Nie marnujmy zatem czasu i chodźmy obejrzeć to, na czym będziemy pracować i przeprowadzać nasze eksperymenta. Zapraszam! Kiedy możemy rozpocząć pracę? Najlepiej wtedy, kiedy powierzchnia gleby jest już wstępnie obeschnięta, tak jak na przykład dzisiaj. Dzięki temu unikniemy taplania się w błocie, chyba że bardzo to lubimy. Ja osobiście znam kilku hardkorów, którzy uwielbiają takie akcje, jednak zakładamy, że wszyscy jesteśmy normalni. Ludzie! Ludzie! Jezu! Ludzie! Jak widzicie, doszedłem już do siebie i możemy kontynuować. Przejdźmy zatem do kolejnego etapu, jakim jest spulchnienie gleby. Do tego celu użyjemy takiej oto motyczki, bardzo pięknej, wyostrzonej, także uwaliłaby nam spokojnie palca przy mocniejszym uderzeniu, bądź przy pomocy kultywatora. Jak zapewne widzicie, kultywatora nam nie dowieźli w tą miejscówę, ale w wielkim skrócie powiem, że jest to taka wariacja na temat pazurków ogrodowych. Zazwyczaj też posiada trzy ząbki, tylko jest troszeczkę większe. Po co w ogóle spulchniać glebę? Po pierwsze, dzięki temu możliwe jest w ogóle wysianie nasion bądź wysadzenie rozsady. Ponieważ po zimie gleba jest zeschnięta i zeskorupiała, nie dałoby się tak po prostu rzucić na nią nasion. Drugim powodem, dla jakiego należy spulchniać glebę, jest to, że dzięki temu poprawiają się w niej stosunki wodno-powietrzne, co oznacza, że gleba jest po pierwsze napowietrzona, po drugie woda nie odparowuje z niej w zbyt łatwy sposób. Po trzecie, gleba, która jest wzruszona, zostaje ze sobą przemieszana. Dzięki temu rośliny mają łatwiejszy dostęp do zawartych w niej składników pokarmowych. Czwartym powodem, dla którego tak ważne jest spulchnianie gleby, jest to, że przy okazji usuwamy chwasty, które przetrwały po poprzednim sezonie bądź teraz dopiero wzeszły z nasion. Dzięki temu nasza gleba będzie wolna od tak zwanych roślin synantropijnych. Myślę, że możemy zakończyć już ten krótki wstęp i przystąpić do części praktycznej. Zaczynamy! Jak wspomniałem na wstępie, jedną z przyczyn, dla których spulchniamy glebę i w ogóle ją obrabiamy, jest usunięcie chwastów. Tak jak widzicie, gleba generalnie jest w dobrym stanie, natomiast są tu chwasty, które dosyć mocno się ukorzeniają. Takie chwasty usuwamy nie wydziabując ich, nie przecinając, staramy je się wyrywać ręcznie wraz z bryłą korzeniową. Jak już to zrobimy, powinniśmy taki chwast obtrząsnąć z ziemi i odrzucić go w inne miejsce, tak żeby nie ukorzenił się z powrotem na jakimś fragmencie gleby. Chwasty, które zbierzemy, można wykorzystać w procesie tworzenia kompostu, oczywiście po odpowiednim ich spreparowaniu, tak? Bo jeżeli je rzucimy po prostu na kupę, one zaczną nam znowu odrastać. Ale o tym w innym odcinku, w którym zajmiemy się produkcją własnego kompostu. Nie pozostaje nam nic innego, jak przestać gadać i wziąć się do pracy. Tak jak mówiłem, trawę i dobrze ukorzenione chwasty staramy się wyrywać ręcznie i obtrząsać.
staramy się, aby wszelkie rozłogi nie pozostawały w glebie, ponieważ one bardzo szybko odrastają. Chwasty, jak wszystkie inne rośliny, napędza nieustanna żądza życia, a więc będą walczyć ze wszystkich sił, aby się tutaj utrzymać. Gwarantuję Wam, że jeżeli usuniemy nawet to, co jest w tej chwili widzialne, na pewno po pewnym czasie część tych chwastów znowu wybije. Usunęliśmy większość dobrze ukorzenionej trawy. Dalej powinno pójść już z góry. Glebę mamy już wstępnie spulchnioną. Troszeczkę się zmęczyłem, ale przecież o to chyba w tym wszystkim chodzi, żeby poczuć te fajne endorfiny, które towarzyszą pracy fizycznej. Myślę, że każdemu z Was taka akcja by się spodobała i gorąco zachęcam do tego, żeby drobne prace ogrodnicze, takie w amatorskiej uprawie, wykonywać samodzielnie. Dają nam one bardzo dużo satysfakcji i pomagają utrzymać dobrą kondycję. Bynajmniej nie jest to jeszcze koniec. Po spulchnieniu gleby wyrównujemy teren grabiami, przy okazji usuwając resztki chwastów, a więc wracamy na nasze poletko. Szczęśliwie zakończyliśmy pewien etap naszych prac. Teraz, w zależności od tego, czy chcemy kontynuować, pozostaje nam wyznaczenie zagonu pod konkretną uprawę. Po wytyczeniu zagonów możemy przystąpić
Do kolejnego etapu jest nim zasilenie gleby nawozami mineralnymi bądź organicznymi. W przypadku nawozów organicznych to kompost możemy zastosować tak naprawdę w dowolnej chwili. Nie ma możliwości, ażeby stosując nawożenie organiczne w postaci kompostu przenawozić glebę. Nie dostarczymy ani za dużo, ani za mało składników pokarmowych. W wypadku kompostu zalecana dawka jest to około 50 litrów na 10 metrów kwadratowych. Tak wysypany kompost mieszamy potem grabiami z warstwą ziemi i w zasadzie jest już wszystko gotowe. Jeżeli chodzi o nawozy mineralne, to bezwzględnie trzeba stosować się do zalecanych przez producenta dawek. Unikniemy w ten sposób zjawiska przenawożenia gleby. W przypadku nawozów mineralnych niektóre źródła podają, że po ich wysianiu należy odczekać pewien czas. Zazwyczaj ten czas jest określany na około 3 tygodnie. Chodzi tutaj o to, aby uniknąć zjawiska nadmiernej koncentracji takich nawozów mineralnych w glebie. Przykładowo, jedna z najpopularniejszych nowalijek, czyli rzodkiewka, ma bardzo dużą zdolność do kumulacji azotanów. Dlatego pozwalamy, aby gleba odpoczęła sobie te około 3 tygodnie i wtedy już spokojnie możemy siać i sadzić. Oczywiście w przypadku różnych nawozów producenci też informują, kiedy należy dokonać wysiewu po zastosowaniu nawozu. Przede wszystkim trzymajmy się zaleceń, które producenci zapodają na etykietach środków służących do nawożenia. Po wymieszaniu nawozów, bądź to mineralnych, bądź organicznych, z wierzchnią warstwą gleby, mamy już przygotowane stanowisko do wysiewania nasion bądź sadzenia rozsady warzyw. Można powiedzieć, że w zasadzie dokonaliśmy wszystkich niezbędnych czynności, aby przygotować glebę pod wysiewy, bądź też rozsadę, w zależności od tego, co mamy zamiar zrobić. Serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do polubienia, zapraszam do subskrypcji oraz do obejrzenia moich pozostałych filmów. Ślicznie Wam dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.